Dzisiaj spotkaliśmy się z okazji jubileuszu stowarzyszenia. Nasze spotkanie odbywa się pod hasłem Na drodze do zrównoważonego rolnictwa i żywności. Rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło przez ostatnie 10 lat i dyskutowaliśmy o tym, co się wydarzy, jakie są trendy, jaka jest przyszłość zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o rolnictwo i o żywność. Idea zawiązania stowarzyszenia powstała ponad 10 lat temu. Tak naprawdę wystartowaliśmy na początku z projektem zrównoważonego rolnictwa w kilka firm. Po trzech nieudanych startach z innymi różnymi organizacjami i wystartowaliśmy z firmami takimi jak Bayer Crop Science, Grupa Żywiec, firma Procam i Farmfish Poland. Takie cztery firmy. Chcieliśmy działać, że tak powiem, na rynku polskim, szerzyć informacje o rolnictwie zrównoważonym w taki sposób, żeby dotrzeć do jak największej ilości rolników, żeby oni prowadzili tą produkcję w sposób zrównoważony, zmniejszali wpływ na środowisko, ale żeby było to coś, co nie jest elementem konkurencyjnym, tak, żeby każdy poprzez zmianę swojej poziomu, swojej wiedzy robił coraz lepiej i nie wykorzystywał tego jako przewagi konkurencyjnej. I ten projekt na początku, jak zaczął działać, no to zaczęły dołączać do nas kolejne firmy. Jak dołączyły do nas kolejne firmy, no to wtedy byliśmy już na tyle dużą organizacją, że musieliśmy się sformalizować i założyliśmy wtedy stowarzyszenie. Myślę, że po pierwsze będziemy kontynuować naszą strategię, taką jaką obraliśmy, która jest ważna do 2026 roku, czyli dalej zależy nam bardzo na tym, żeby krzewić kaganek oświaty w ramach zrównoważonego rolnictwa i żywności. Bo jak Państwo wiecie, zmieniliśmy nazwę naszego stowarzyszenia i dołożyliśmy żywność, co oznacza, że nie tylko koncentrujemy się w swojej misji na samych rolnikach i na produkcji żywności, ale również na konsumentach tej żywności. Bayer jako jeden z założycieli stowarzyszenia od wielu, wielu lat stawia na rolnictwo zrównoważone i też wiemy, pracując w rolnictwie, że rolnictwo to jest sukces wielu osób, a także wielu firm. Także zdecydowaliśmy, że chcemy połączyć siły z innymi firmami, żeby tak naprawdę osiągnąć skalę, czyli żeby jak najwięcej i firm, ale także rolników wprowadzało rolnictwo zrównoważone w swoim gospodarstwie. Jesteśmy też zadowoleni z rozwoju stowarzyszenia. Chociażby patrząc po ostatnich zmianach, stowarzyszenie mocno postawiło na zrównoważoną żywność. Bo jak wiemy, zrównoważenie ma trzy filary. Środowiskowy, który jest oczywisty, ale też ekonomiczny i społeczny. I ten ekonomiczny jest ważny, szczególnie powiedziałbym teraz nawet kluczowy w tych czasach, gdzie wiadomo, że są problemy z opłacalnością. Ta zrównoważona żywność, mamy nadzieję, że raczej wcześniej niż później faktycznie trafi do sklepów, na półki sklepowe w polskich, chociażby w supermarketach, żeby klient wchodząc do sklepu mógł sobie wybrać, że nie tylko widzi żywność ekologiczną i konwencjonalną, ale także zrównoważoną. To jest jeden z priorytetów stowarzyszenia, żeby taki cel osiągnąć. Od samego początku i bardzo mocno stawiała się na edukację rolników, na zrozumienie procesów, jakie się dzieją w polskim rolnictwie, nie tylko w polskim, w całym europejskim rolnictwie, do czego zmierzają te zmiany, które czasami bywają bardzo krytykowane, ale jeżeli już, to przeważnie z powodu braku zrozumienia. I staramy się pokazać właśnie całą złożoność rolnictwa europejskiego i konieczne kierunki zmiany. Oprócz tego to, co już każdy dzisiaj z chętnych może wykorzystać i dla swojego własnego dobra, dla gospodarstwa, to są nasze kursy online'owe, gdzie zarówno ci, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą, jak i ci, którzy prowadzą produkcję roślinną, mogą uzyskać dużo ciekawych i rzetelnych informacji na temat stabilności finansowej, przestrzegania prawa BHP, a nie tylko spraw agronomicznych, takich jak siew, usadzenie, zarządzanie wodą, glebą, czy też składnikami odżywczymi. Stowarzyszenie się rozwija, a my rozwijamy się wraz z trendami, które się pojawiają na rynku i w ogóle w sektorze rolno-spożywczym. Dlatego patrząc na kierunki i trendy, jakie obserwujemy chociażby z Europejskim Zielonym Ładem, z zrównoważonym rozwojem, z agendą ONZ, chcemy też dostosować nasze działania do tego, co jest oferowane rolnikom, co jest oferowane w biznesie. Dlatego działamy na rzecz rolnictwa, ale również na rzecz żywności we wszystkich obszarach zrównoważenia.